Gdzieś w czeluściach internetu widziałem taki komentarz, że wieczysta powinna się nazywać Alwieczystech. Oczywiście to jest takie hehehe, śmieszkowe nawiązanie do tego szaleństwa transferowego, jakie latem 2023 zgotowała nam Arabia Saudyjska, ściągając masę gwiazd do siebie. Specjalny prezent od sponsora kanału BetFan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł freebetu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. Ale słuchajcie, w tym naszym pięknym Krakowie też doszło do prawdziwego szaleństwa transferowego. Kogo w tym okienku ściągnęła wieczysta? O tym właśnie jest ten film. I ja w tym momencie już nie przedłużam, nie przeciągam, bo znowu będzie, że Lipiński ma wiecznie za długie wstępy. Przenosimy się do pięknego Krakowa na Stadion Wieczystej. Sezon 2022-2023 skończył się dla Wieczystej katastrofą. Dlaczego? Bo nie było awansu do drugiej ligi. Budowana za grubą kasę drużyna z Krakowa nie dała rady zająć tego upragnionego pierwszego miejsca w grupie. A trzecia liga to jest, moi drodzy, hardcore. To nie są przelewki, bo tam awans z grupy daje tylko to pierwsze miejsce. Nic więcej, nawet drugie. Nic. Co gorsza, Wieczysta nie była nawet druga. Awans wywalczyła Stal Stalowa Wola, a drugie miejsce zajęła Awia Świdnik. Wtopa niesamowita. Atmosfera w klubie musiała być niemiłosiernie gęsta. Niektórzy zastanawiali się, co teraz z tą Wieczystą, jakie decyzje zostaną podjęte w klubie, jak będzie wyglądać polityka transferowa Wieczystej. Czy się zmieni? Trochę to wygląda tak, jakby przed letnim okienkiem transferowym 2023 właściciel klubu Wojciech Kwiecień powiedział coś w stylu: teraz to dopiero zobaczycie. Bo wygląda to tak, jakby te wszystkie wcześniejsze transfery klubu z Krakowa z Peszką i Majewskim na czele były tylko rozgrzewką. Posłuchajcie, kto w tym okienku trafił do trzecioligowca. Na początek Michał Pazdan, który przecież jeszcze w poprzednim sezonie bronił barw Jagiellonii Białystok. Z różnym skutkiem, bo momentami było jednak widać po 35-latku upływ czasu, że to już nie jest ten sam Pazdan co kiedyś, ale jak na warunki trzeciej ligi, to absolutny hicior. Do tego Rafał Pietrzak ze Spadkowicza Lechii Gdańsk, też znana, ograna twarz. Może nie tak znana jak Pazdan, ale nadal w trzeciej lidze powinien śmigać. Fidziukiewicz, doświadczona dziewiątka ograna w niższych ligach. W sezonie 2022-2023 wywalczył awans z Polonią Warszawa do pierwszej ligi. W 31 meczach zapakował 11 goli. Do tego zaledwie 23-letni, mówię zaledwie, bo sporo w tych transferach Wieczystej zawodników po 30. Przemysław Bargiel, środkowy pomocnik, nie przebił się do kadry Śląska Wrocław, ale w drugoligowych rezerwach grał sporo i jakieś liczby notował. W trzeciej też powinien. Zresztą już zapakował gola w Wiślano Miaszkowice. Mało wam? No to dorzucamy jeszcze Saszę Żywca, występującego przez lata na poziomie ekstraklasy Słoweńca. Co prawda ostatnim naprawdę niezłym sezonem w karierze Żywca był 2019-2020, gdy w 33 meczach Zagłębia Lubin zdobył 9 goli i zaliczył 6 asyst, ale na poziomie trzeciej ligi powinien wciąż niektórym rywalom nogi wiązać, szczególnie że Żywec zawsze był piłkarzem kreatywnym i dobrym technicznie. Kiedy wydawało się, że to już jest wypakowany po brzegi skład, to wtedy Wieczysta dwa razy zszokowała polski świat piłki nożnej. Najpierw transferem Jacka Góralskiego. Pobyt polskiego pomocnika w Bundeslidze okazał się całkowitym nieporozumieniem, ale to przecież nie znaczy, że Górala nie da się odbudować i on już nigdy nic dobrego nie zagra. Mówiło się o ofertach z ekstraklasy, o możliwym powrocie do Kazachstanu, a tu wjechała Wieczysta cała na biało i cyk! Góralskiego sprzątnęła sprzed nosa. Z Bundesligi do trzeciej ligi polskiej. To brzmi absurdalnie, ale jak widzicie, w tym naszym kochanym uniwersum polskiej kopanej wszystko jest możliwe. Ten transfer w szczególności rozgrzał Romana Kołtonia, który nazwał Góralskiego parodystą. Tak jakby on był pierwszym, który wybrał kasę zamiast jakichś większych celów sportowych. Chociaż z drugiej strony przecież nie można wykluczyć tego, że Wieczysta w dwa lata nie zrobi dwóch awansów z Góralskim w składzie i za chwilę nie będziemy ich oglądać w pierwszej lidze. A potem, wiadomo, z pierwszej ligi do ekstraklasy już jest naprawdę blisko. Przecież taki scenariusz też jest jak najbardziej możliwy. I kiedy wszyscy już ochłonęli po tym Góralskim i myśleli, że Wieczysta już nic więcej nie odwali na rynku transferowym, to wtedy poprawili Austriakiem Christophem Knasmilnerem. Środkowy pomocnik, który w ostatnim sezonie grał mało w Rapidzie Wiedeń, ale jeszcze w rozgrywkach 2020-2021 zanotował 27 meczów, strzelił 12 goli i zaliczył jedną asystę na poziomie austriackiej Bundesligi. Do tego facet ma w CV drugoligowe niemieckie Ingolstadt, drugoligowe angielskie Barnsley. Na pewno jest to gracz do odbudowy, ale też jakby go podpisał jakiś średniak ekstraklasy, załóżmy Stal Mielec, to chyba nikt nie mógłby być zdziwiony. A tu proszę bardzo, trzeci
trzecia liga. A do tej trzeciej ligi sprowadził go nie byle kto, bo Sebastian Benisz. Pamiętacie takiego pana? No jasne, że pamiętacie. I jak do tego przegrubego, wypasionego po brzegi okienka Wieczystej dołożymy jeszcze tych, którzy w tej drużynie już występują, a nie są anonimami, to mamy przed oczami naprawdę mega mocną pakę jak na trzecioligowe warunki. Są tu Michał Mak, Jakub Bąk, Maciej Jankowski, Karol Danielak, Muleon, Sławczew, Miszak, do tego ograni zagraniczni zawodnicy jak Denis Faworow czy Manuel Torres. No zdecydowanie jest tu kim grać i kim tych trzecioligowych rywali straszyć. A nad tym wszystkim postara się zapanować 46-letni trener Maciej Musiał, którego kojarzą przede wszystkim kibice Garbarni Kraków. Na razie 5 meczów jego Wieczystej zakończyło się 3 zwycięstwami i 2 porażkami. Boleć musiała chyba szczególnie wyjazdowa przegrana 1-3 z Awią Świdnik. Po 5 kolejkach Wieczysta zajmuje 5 miejsce. Zobaczymy co dalej. Jak to oglądacie, to powinno już być po meczu z KS-em Wiązownica. Wiem jedno, jeśli na koniec sezonu nie będzie pierwszego miejsca i awansu, to w tej części Krakowa zrobi się bardzo gorąco. Bo z takim składem nie awansować to, ale przecież piłka nie jedno już widziała. Kiedyś, bardzo dawno temu, jak Paweł Janas naprawdę dawno temu awansował z Legią do Ligi Mistrzów, to ówczesny właściciel drużyny wojskowych powiedział takie słowa, że z tą drużyną to by nawet jego teściowa takie wyniki osiągnęła. No to słuchajcie, ja nie wiem, czy teściowa dałaby radę awansować z Wieczystą do drugiej ligi, no ale ten skład, który obecnie zebrała drużyna z Krakowa, jest naprawdę potężny. Jeżeli w tym sezonie z Góralskim, Pazdanem, z całą tą resztą brygady nie da się awansować do drugiej ligi, no to będziemy chyba mieli do czynienia z jedną z największych w top w historii całej naszej polskiej piłki. W każdym razie możecie być pewni, że ja będę uważnie przyglądać się Wieczystej. A za dzisiaj już dziękuję Wam bardzo, dzięki, że byliście ze mną do końca, że oglądacie nasze filmy na kanale NGNW, że lecą łapki do góry, no i lecą też subskrypcje. Cały czas idziemy do przodu. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczyska w następnym filmie. Pa!